Zapraszamy dzisiaj na opowiadanie zatytułowane Rassomigliance – Podobieństwa. Un missionario viaggiava su un veloce treno giapponese e occupava il tempo pregando con il breviario aperto. Uno scossone fece scivolare sul pavimento una immaginetta della Madonna. Un bambino seduto di fronte al missionario si chinò e raccolse l'immagine. Curioso come tutti i bambini, prima di restituirla, la guardò. «Chi è questa bella signora?» chiese al missionario. «È mia madre», rispose il sacerdote dopo un attimo di esitazione. Il bambino lo guardò, poi riguardò l'immagine. «Non le assomigli tanto», disse. Il missionario sorrise. «Eppure ti assicuro che è tutta la vita che cerco di assomigliarla, almeno un po'. E tu a chi assomigli?» Pewien misjonarz salezjański, podróżując bardzo szybkim japońskim pociągiem Shinkansenem, wypełniał czas modlitwami z brewiarza. Nagły ruch pociągu sprawił, że wyleciał z niego obrazek Madonny i upadł na podłogę. Siedzące obok misjonarza dziecko schyliło się i podniosło go. Zanim zwróciło mu obrazek, tak jak wszystkie ciekawe dzieci, przyjrzało mu się. Kto to jest ta pani? Zapytało z zaciekawieniem misjonarza. To moja mama, odpowiedział po chwili wahania kapłan. Chłopiec przyjrzał mu się, a potem znów spojrzał na obrazek. Nie jesteś do niej wcale podobny, powiedział. Misjonarz uśmiechnął się. To prawda, a jednak muszę ci powiedzieć, że przez całe moje życie robię wszystko, aby się do niej choć odrobinę upodobnić. A ty do kogo jesteś podobny? Za naszych przyjaciół z Włoch, za wszystkich tych, którzy cierpią z powodu epidemii. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do zobaczenia wkrótce.